Szanowni Państwo, rozwiążmy następującą nierówność trygonometryczną. Kosinus kwadrat x, odjąć 5 kosinus x, mniejsze od 0. Oczywiście, zgodnie z naszym zwyczajem, zaczniemy od założeń. Kosinus x jest określony dla każdej liczby rzeczywistej x, zatem x może być dowolne. I spójrzmy na naszą nierówność. Proszę Państwa, nierówność nie jest przesadnie skomplikowana, ale zauważmy, że nie jesteśmy w stanie jej rozwiązać metodą graficzną. Nie narysujemy tak łatwo wykresu lewej strony kosinus kwadrat x odjąć 5 kosinus x. To nie jest coś, co odręcznie, bez pomocy komputera bylibyśmy w stanie łatwo zrobić. Ale na szczęście nie musimy tego mieć robić, dlatego że możemy zrobić rzecz następującą. Gdy dobrze przypatrzymy się lewej stronie, mamy w niej sumę dwóch składników albo różnicę, jak kto woli, to na jedno wychodzi. W każdym razie oba te składniki, czy odjemna i odjemnik, mają wspólny czynnik kosinus x. Wyłączmy go przed nawias. Otrzymamy wtedy kosinus x razy kosinus x odjąć 5 mniejsze od 0. I teraz, proszę Państwa, znowu mamy wybór. Możemy zrobić jedno z dwóch rzeczy. Możemy, proszę Państwa, zrobić to standardowo. Możemy powiedzieć tak. Iloczyn dwóch czynników kosinus x odjąć 5 jest ujemny, wtedy tylko wtedy, gdy te czynniki są różnych znaków. Zatem rozwiązać dwa przypadki. Kosinus x dodatni, kosinus x odjąć 5 ujemny lub też kosinus x ujemny, kosinus x odjąć 5 dodatni. Mamy dwa przypadki, dwa układy nierówności. Każdy z nich będzie bardzo prosty, jak się okaże, ale będzie to troszkę pisania. My, proszę Państwa, pójdziemy troszkę na skróty, ale całkowicie legalnie, proszę Państwa. Nasza metoda będzie całkowicie poprawna, tylko że szybsza. Na czym polega pójście na skróty? Ano na proste obserwacje. Skoro x jest liczbą rzeczywistą, dowolną, ale wiemy, że kosinus dowolnej liczby rzeczywistej jest liczbą z przedziału od minus 1 do 1 domkniętego, no to kosinus x pomniejszone o 5 na pewno jest liczbą ujemną. Tak? Jeżeli weźmiemy liczbę od między minus 1 a 1 i pomniejszymy ją o 5, to otrzymamy liczbę, która jest między minus 6 a minus 4. Na pewno w każdym razie jest ujemna. Ten czynnik jest mniejszy od 0. Mhm. Czyli skoro on jest zawsze mniejszy od 0, to żeby cały iloczyn był ujemny, to pierwszy czynnik musi być dodatni. Znakomicie, proszę Państwa. Otrzymaliśmy równoważną naszej wyjściowej nierówności, bardzo prostą nierówność, którą rozwiążemy już natychmiastową metodą graficzną, dobrze rysując wykres. Ale, proszę Państwa, znowu mamy wybór. Wiemy, że żeby rozwiązać graficznie taką nierówność trygonometryczną, to wystarczy nam narysować de facto dowolny kawałek kosinusoidy, byle na przedziale o długości 2pi. Ale musimy wybrać jakiś przedział o długości 2pi. Może to być standardowo przedział od minus pi do pi. Może być też również standardowo, bo to również jest często spotkany przedział od 0 do 2pi. Który wybrać? Matematycznie rzecz ujmując, obojętnie. I ten doprowadzi nas do poprawnego rozwiązania. Ale praktycznie rzecz ujmując, należy wybrać ten, czy najlepiej wybrać ten, który nie przysporzy nam dodatkowej pracy. O czym mówię? Narysuję, proszę Państwa, wykres funkcji kosinus. Narysuję dość spory fragment tej kosinusoidy. Dlaczego to się zaraz okaże? To jest oś odciętych, 0, oś rzędnych. Narysujmy najpierw fragment od 0 do 2pi. O, tu będzie 2pi, tu będzie pi, tu jest pi drugich, tu jest 3 drugie pi, tu jest 1, tu jest minus 1. Dorysuję jeszcze fragment od minus pi do 0. Minus pi drugich. I teraz popatrzmy, proszę Państwa, uważnie. Gdybym wybrał do rozwiązania fragment od 0 do 2pi, tu dalej idzie okresowo oczywiście, tu też, o, w nieskończoność. Gdybym wybrał fragment od 0 do 2pi, ten kawałek, miałbym dwa fragmenty, które leżą powyżej osi odciętych, a te fragmenty mnie interesują, ponieważ mam nierówność kosinus x większą od 0. Miałbym ten kawałek i ten kawałek. Zatem musiałbym zapisać wtedy rozwiązanie jako sumę dwóch przedziałów. Od 0 do pi drugich, lewostronnie domkniętego i od 3 drugich pi do 2pi, prawostronnie domkniętego. I oczywiście do każdego z końców przedziałów potem dodać 2k pi, gdzie k jest liczbą całkowitą. Byłoby to poprawne, ale byłoby to sporo pisania. Jeżeli natomiast wybiorę przedział na przykład od minus pi do pi, jako ten bazowy przedział o długości jednego okresu, czyli długości 2pi, to okazuje się, że zamiast dwóch kawałków robi mi się jeden fragment wykresu, który leży nad osią odciętych. Zatem ten właśnie fragment wykresu wybiorę i napiszę, o, w tym momencie ten fragment mnie interesuje, o,
tutaj. I rozwiązanie wygląda następująco. X należy do przedziału od minus pi drugich. Oczywiście napiszę od razu dodać 2k pi do pi drugich i od razu napiszę dodać 2k pi, gdzie k jest całkowite. I oczywiście formalnie oznacza to, że liczba x jest rozwiązaniem wyjściowej nierówności wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje takie k całkowite, że x należy do przedziału tej postaci. Bądź też x jest rozwiązaniem wyjściowej nierówności wtedy i tylko wtedy, gdy należy do sumy wszystkich przedziałów tej postaci, gdzie k przebiega liczby całkowite. Ale znowu, jak zwykle, my użyjemy skrótu myślowego, który jest wygodny, szeroko przyjęty i zapiszemy rozwiązanie w takiej postaci, czy właściwie zbiór rozwiązań w takiej postaci. Zatem nasza nierówność jest rozwiązana. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.